Witamy, witamy. Pierwszy dzień zbieramy się na narty. Jest garaż w parterze pod hotelem. Garażem przechodzi się do narciarni, która jest właśnie tutaj. A potem wchodzi się już prosto na stop. Tu mamy skirą. Każdy ma swoją szafeczkę z numerem pokoju. Tutaj nasza szafeczka. Nela, ja ci nigdzie nie każę jechać. I tradycyjna awantura z Nelą poranna. Grazie, signore. No i jesteśmy prosto pod gondolą. Ktoś musi nacisnąć. I tadam! Jesteśmy na stoku. A, słońce! Jest pogoda super. Błędne słońce przynajmniej na razie. To nie trzymaj tak tego telefonu. Proszę? Nie trzymaj tak tego telefonu. Dlaczego? Bo spadnie? Bo zaraz spadnie. No. Nie spadnie, trzymam moc. Zero. Wiatru, zero. Słońce jest. Śnieg jest. Proszę, góra. Dole Madonna. Rozgrzewamy się. Teraz jedziemy w poprzek trasy Fisowskiej. Tutaj się odbywa slalom. Tutaj jest ta trasa. Tu jest trybuny. Na czas zawodów. Oczywiście budowa. Madonna. Po drugiej stronie mamy prosta, tam się jest na gondolę. A tutaj na gondolę do Marivy. Tu mówią pokój z widokiem. My tutaj mała przerwa na słoneczku. Z tamtej strony jest tłum, ludzi full głośno. A tu nie wszyscy wiedzą, że są ławki z tyłu. Jest taki widok. O, dzieci nawet wiedzą, że to są dobre ciastka. Więc można powiedzieć, że jesteśmy u siebie. Pięknie. Zobaczcie to. Ten sernik. Still. One cheesecake. One apple cake. Sesja zdjęciowa. Tak zwany Instagram friendly place. To jest. Takie słońce. Naprawdę opalanie ma jest mocną konkurencją do nart w takich warunkach. Pogoda taka krótko rękawkowa wręcz na opalanie. Ale zaraz się dziś ruszymy. Być może jedziemy w dół i pojedziemy na Pinzolo, na tamte stoki. Tam też jest słońce, tam może zjemy tam, czy potem wrócimy. Robi? Jedziemy? Jedziemy. Jedziemy sobie taką gondolierką
odpoczynkową, relaksacyjną, która na drugą stronę nas przynosi, czyli on najpierw zjeżdża na dół do Madonny, potem wjeżdża z powrotem na Pizzolo, a tam piękne Dolomity przed nami. Relaks, zaczy się. Sztole Madonna di Campiglia. Mieszkamy z tamtej strony Madonny. Tam jest Madonna Sud bardziej. Tu też są jakieś takie apartamentowce. No nie może. Kto dzisiaj idzie na basen? Idziesz dzisiaj z nami? Zobaczcie, przecież my musimy tam daleko iść. Ktoś tam daleko. To jest jazda na dziko pod krzesłem. Czyli jazda, która się najczęściej kończy złamaniem czegoś. No, ale tak najłatwiej się cieszą. O, właśnie. A nie mówiłem? No mało to odpowiedzialne brać dziecko na taką ciekawą trasę. Jak ktoś chce sobie, no to okej, okay, żeby brać dzieci. Przestroga, wujka dama, nie bierz dzieci na dzikie trasy. No to głupio, nie? Tak jest. Tak czy siak, nie idzie na takie trasie, jak jesteś pewien, że zjedziesz. Jadę do Pizzolo, jakieś zawody. Ej, mamo, dziecięce. Ed ecco la numero 160 che conclude la sua gara in 25esima posizione con il tempo di jakieś zawody, za które coś nie zdołu widzieliśmy. Proszę, młodzież się łódźcie. I potem są wyniki. Pięknie, pięknie. Widziałeś, jak się powalali? Brawo. Teraz tylko trzeba jeszcze wylądować. Startuje, zobacz, zobacz. O, leci już. Ale moneta, to ale efficienza. Ale fajnie. Ma c'è la vela da montagna, lui. Quella lì è una vela da montagna. Pesa meno delle vele da montagna. Dunque la stocco. Benji, tu c'ha il Oczywiście spaghetti. Nie wiem, co to jest. Może ktoś wie? Co to jest? To coś? Jakieś mięso. Jakieś mięso z rosole? No. Full ludzi, bo godzina taka nasza maksymalnie obiadowa. A, zjemy i pojedziemy. Do pewniejszym miejscu usiąść. Na latach. Mamy Nela je zawsze. Ale Nela dostaje zawsze największą porcję. Ogromną porcję pasta con pomodore. Mamy jakąś chipę. Tutaj mamy pana Włocha klasycznego, który je bułkę z oliwą i papryką. A ja tradycyjnie nie włosko. Chociaż to się nazywa kotolety milanezem. Nela to już lasagne. Pamiętasz, bo ostatni. Tamten się uszy. Nie, widziałeś? A ten chyba jest bardziej zaawansowany. Uła. A, bo wiesz co, on wisi w takim. Kokon, w którym on wisi.
jakby chyba wtedy się nie męczy. Opuszczamy Zolo, wracamy do Madonny. A po południu jeszcze coś tam u nas pojeździmy. Are you ready? Let's go. Mamy deser. Grazie. Siesta. Ja pamiętam na Kasprowym, czy tam innej Gubałówce w dzieciństwie. Pani tutaj sobie aperitivo time urządza. Kaj, oddaję jej picie! A słońce przygrzewa. Kaj, mi ukradł picie! Wracamy już do nas. Ale myślisz, że stąd prosto? No myślę, że to wejdziemy i potem do nas. A tu zjechaliśmy do samego centrum Madonny. A, kiedyś tutaj byliśmy, jak... Delago. Nie lubię tego typu gondolek. Takich. Ale co, ty da się siedzieć? Stojących. Nie. No ale panie mądre, przecież pan nas kiedyś opuścił i pan nie wie, jak tutaj jest. I wspinamy się, ale proszę pana szyba. Wspinamy się. Spoko, da się siedzieć, nie? Chcę to, to by się nie da siedzieć, bo musiał pić zdjęć krzyż. O, a to jest ta droga do od nas. Tutaj, tu. Dosłownie nasz hotel jest zaraz. Kawałek, tam górka. A my musimy jeszcze zrobić taki bzzz do niego. Zawsze twierdziłem, że w gondolkach powinno być TV. I właśnie mamy i oglądamy sobie skoki na żywo z Winningem. Ach, ta technika współczesna. O tej porze już dość pusto. Ostatnie szosy, większość już zjechała, nie ma tego południowego, powiedzmy. Ostatni zachwaleńcy. Dzisiaj dajemy do końca. No i właśnie. A tu jest nasz. A tu jest nasz. O tak, czyli bezpośrednio ze stoku prosto do tutaj dochodzę. Ściślej tutaj na dole na narciarni wybierasz falę. Fajna miejscówka, bo prosto, o tak, teraz idzie prosto. Start, tu jest trasa do narciarni. A hotel się nazywa Ambient Residence. O, tak się nazywa. Spoko, Luśka. Takie apartamenciki, pazw. No dobra, to było na tyle z dzisiaj. Z pierwszego dnia jazdy w słońcu. See you.